Ostatnio ogarnąłem, że za pomocą konsolki Comment można przywołać różne postacie, na przykład gracza. I właśnie to zrobiłem. Co ciekawe, typ od razu umarł od potworów i wyświetlił mi się komunikat, że znajomy umarł i żeby go ożywić. I mogłem go ożywić i wtedy mnie olśniło. Można tego użyć do zbagowania, do odblokowywania achievementu. Jak to było? A dusza towarzyska bez żadnych ludzi. Samemu po prostu grając sobie samemu solo. Uprzedzając wszelkie pytania, nie zadziała wam to na PlayStation, na Xboxie też nie. Po prostu tylko na komputerze. No ogólnie zawsze wszelkie gry najlepiej jest mieć na komputerze. Nie oszukując się. Jak wgrać konsolkę, to może tym razem powiem, zamiast odsyłać do linków w opisie. Pobieracie Unreal Engine Unlocker, do którego link macie w opisie. Otwieracie go, klikacie Select, wybieracie Minecraft Dungeons, potem klikacie Inject DLL i macie. Tylko jeszcze, żeby zadziałało, musicie zmienić misję. Jak to ogólnie przywoływać i tak dalej. Macie w opisie komendę do przywołania. Najlepiej jeszcze wpiszcie komendę God oraz slowmo, na przykład 3 czy tam 5, żeby przyspieszyć czas, żeby to wszystko szybciej leciało, co nie? Wchodzicie w gromadkę mobów, spamicie tak z 20 razy tą komendą na przywołanie ziomka. Kiedy już wszystkie te ziomki wasze umrą, zabijacie potwory dookoła i ożywiacie wszystkich, potem dostajecie achievementa. Prosto, prosto.